I zrobi, rób co możesz. Dzień dobry, to znowu ja, to znowu ja. Czy to po prostu? Czekam, nie ubram? Nie, czy ludzie. To? Czyj to? To mój. To jest nie czyj, to szkóra. Darek, a ty tego naszego śpiewu ze sceny nie dałby się przez kamerę puścić na wzmacnia? Grupa teatralna Plika Elektronika z zespołu szkół elektronicznych z Wrocławia. Oglądniemy spektakl pod tytułem Czarodziej uśmiechu. Opiekunem grupy jest pani Dorota. Yeah.
mieszkał z mamą oraz tatą. Mały Mac, obrazaj. Maciuś stale się obrażał bez przyczyny i dlatego syn do ciebie często zdradzał koleżanki i koledzy. By cię przestał wciąż obrażać, nikła była to nadzieja. Lecz stała się niezwykła. Maciuś spotkał czarodzieja. Kto ty jesteś, miły panie? Ach, niezwykle masz ubranie. To mi dziwica tu pana. Materia to nieznana. Promień słońca, który nuży. Płatku światu pełny drut. A ja jestem sam czarodziej. I poświęcę sobie drogę, by za trudną drogę płynąć. Zapomniałem podać ręce głodnym. Ja muszę zerwać z lewa, zatroskałem wiosny i śpiewać. Chodź, wróć tam ten drog. Biednym dać ubrania noc. Tam, jak najczęściej. Po prostu w miłości chcę. Dzieciom dać, tym złotym zerwać, każdą zerwanie nam serwę. Po czym darzy świernikiem, który sam pan zwykle wyciekł. A ty czemu, drogi chłopcze, proszę księdze mać puszczony? Bo ja bywam obrażony. Walczę z tym uczuciem, ale wciąż w sercu nie mam starczy. Na Nie, nie, nie,
Bęście, bęście już do kozy! Rzucić sznury i powroży! Zemdów to do nas to proste! Na wodę rzecz nie proste! Powiem, wszyscy razem zemdów są! Nie mów mi zamknięci! Suru, buru! Brata ta! Uginiemy się raz, dwa! Mili państwo, przeprawdamy i na wolno zaprawdamy. Bo tak kazał nam czarodziej obdzić was i nas. Dobro. Och, rozstajmy się bez obrazy. Zapraszamy was do razy za to, żeście państwo mieli w kozie tej niewinnej chwili. Patrzcie, bierze tu cały król. Znamy nam ponurych ról. Król zrobi niesłychanie i za owe i kotanie ranie nam dzieci dostanie. Tak, za owe. Król na pewno skórę da. Król na mocno skórę da za beztroskie ha, ha, ha. Nie! 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 Nie
Kursu aktywności twórczej i teatralnej wypowiedzą się na temat naszego spektaklu. Ja przygotowałam sobie szybko zdanie, ale zapomniałam. Ja powiem tylko tyle, że mnie najbardziej podobał się Maciuś. Najbardziej mi się podobał Maciuś i czuję się zaczarowana. Czarodziej mnie zaczarował. Dziękuję. Mnie się najbardziej podobała scena odczarywania, wybania drabu. No a poza tym, jak już mówiłam Dorocie, jak to, że prowokowali do uśmiechu. No, a kto był na scenie? Moja koleżanka powiedziała, że nie przyszłaby do szkoły średniej, dopóki się zakochała. Ja, dziękuję. Wszystko mi się naprawdę podobało. Nic nie było naprawdę już. Tak, mnie się zawsze podobają moi kochani przyjaciele. Ja? Jestem potwornie zmęczony. Ja bym chciała powiedzieć, że my jesteśmy niereprezentatywną grupą społeczeństwa, ponieważ stanowimy kółko wzajemnej adoracji. Dziękuję. A tak jak na każdym spektaklu, a zestawki nowe. Może to jest w rodzinie. Dekoracje robiliśmy wszyscy, z tym, że to najładniejsze części ja. Oni tylko zszywali i kleili. I myli. Tak, to ja myłem. Mam podtrzymać mikrofon? A co powiedzieć? No powiedz, co robiłeś na ten... Robisz dekoracje? Dekoracje? Tak. I jaki jest twój wkład w dekoracje? Malowałem to i szyłem kraty. Tak, może ja z tobą wywiad zrobię. Tak, o, dobrze. Szyłem kraty, tak. Tak, szyłem kraty. A tak, o, tutaj mamy człowieka, który, dzięki któremu te kraty są białe. Tak. Proszę się wypowiedz. Tak, a propos, ja mam jedną sprawę. Ja już mam dość grania pedałów. Dziękuję. Nie, ale nie, ja bym proponował... Chodź tutaj, powiedz coś o kracie powiedz. To powstały te kraty, to dzięki nam powstały te kraty. To z tego maści dla Zorro, takie czarne, mam klucz. Tak, no cóż ja mogę jeszcze dodać. No może na Scott coś powiesz ciekawego. Tak, jak się czułeś? Cudownie. Tak, a masz ty? No może coś powiedz, no pozdrów publiczność. Rodzinę, pozdrawiam. Jak się czujesz jako syn, pani dyrektor, zaprawionej na scenach teatralnej, a ty teraz, no jak, no powiedz wszelkie wrażenia. Ja jeszcze chciałem zadać pytanie pomocnicze, czy uważasz, Adaś, że ten spektakl jest twoim wejściem do kariery światowej na scenach europejskich i światowych ogólnie. Jak się czujesz w roli aktora światowej sławy? Sądzę, że tak, że to jest moje tak wejście na scenę światową. A jak się czujesz? Czuję się idealnie. Czy już otrzymałeś jakieś konkretne propozycje od teatrów, ewentualnie oper? Nie, ale spodziewałem się w najbliższym czasie. Adasiu, padło pytanie z publiczności, czy twoje zęby się wyciągają, czy są na klej? Może ja nie odpowiem na to pytanie. Dlaczego ukrywasz prawdę? Jeżeli publiczność się domaga, ja bym proponował, żebyś jednak odpowiedział, no. Nic się nie ukrywa. Tak, kolega ta. Nie, żadna pasta. Zero mycia zębów. To ty nie myjesz zębów?
Nie, na co? Ale samą szczoteczką. Aha, samą szczoteczką. No, tu no, oddaję głos kolejnym osobom. Standardowo. Tak, tak? Ja Siusiu. I szukam kogoś, kto by mi pokazał, gdzie jest łazienka. O, dzięki. To na tyle. Chciałem tutaj skomentować to, co się dzieje na scenie, na deskach tego teatru. Chciałem powiedzieć tutaj, co tu widzę. Mnóstwo ludzi. Jakaś wspaniała dekoracja, wspaniała. Wspaniałe sztuczce, naczynia. I to chyba będzie jakaś impreza. Tak, być może to będzie studniówka. Prawdopodobnie to będzie studniówka. Tutaj widzimy piękne kelnerki w strojach topless. Tutaj panowie... Tutaj panowie, tam w głębi widzimy jakieś bratnie dusze z tymi chustami. Tutaj mamy w dalszym planie stolik, dwa krzesła, kwiatek. Cóż więcej można dodać? Tak, kwiatek. Piękny kwiatek. Trudno to określić, co to za kwiatek. Prawdopodobnie sztuczny. W wazoniku. Tak, piękne kobiety. Tak, o tutaj tak piękne kobiety. Tutaj się śmieją. Tak, prosimy o ładne uśmiechy. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni do zgonu, nie? Jakiś śliczny kapelusz. To jest najnowszy krzyk mody. Cóż ja więcej mogę dodać, no atmosfera tam na górze, Kraszan był tak, tak, on tam był tak. Tak, tam był Kraszan. Tak, jeszcze go widać, tam taki zielony strój, to jest kędzior, tak, on sterował światłem. Dzięki niemu właśnie zawdzięczamy ten sukces, jaki odnieśliśmy w dzisiejszym przedstawieniu. Państwa po kolejnych dwóch przedstawieniach. Cieszę się, że może mamy możliwość znowu się spotkać. Jak sami Państwo widzieli, no ten pierwszy spektakl młodzieży z Twardogóry był wspaniałym porywem serca. Wszyscy się tu zaśmiewali do łez. Ale no niestety nikt nie chciał nam udzielić wywiadu. Natomiast mamy tu jednego z aktorów zespołu Kika Elektronika, z zespołu szkół elektronicznych, który nam coś powie na temat swojego występu, swojej kariery aktorskiej, którą prowadzi w tym zespole już od co najmniej 2-3 lat. I opowie nam o tym, co oni tam dzisiaj wyprawiali. Witamy pana Pawła Borkowicza. Dzień dobry. A więc, panie Pawle, jak to jest z panem, że pan tak świetnie czuje się na scenie? No, ja mam to we krwi. To po tatusi i mamusi. Mamusia śpiewała w komunistycznych żłobkach, przedszkolach i podobnych instytucjach. Oczywiście wschodnie piosenki. Świetnie, no panu takie jakieś wschodnie piosenki to nie w pana repertuarze. Natomiast no świetnie pan śpiewa pieśni kościelne, co mogliśmy zauważyć tutaj na scenie. No jest to uwarunkowane tym, że założyłem schole w swojej parafii i no troszeczkę się poduczyłem ten jednak. To świetnie. A co pan robi, że pan tak świetnie wygląda na scenie? Zapuściłem brodę. Co widzimy? To chyba taka 4-dniowa? Tak, 2,5 dnia. A toś, no, szybko panu robi. Chciałem coś dodać, że Paweł jest w słynnym świecie jedynym w swoim rodzaju najlepszym perkusistą kościelnym. Tak. To on właśnie skomponował te najsłynniejsze pieśni kościelne w wersji na perkusję i to jest naprawdę niesamowity człowiek. Ja jestem naprawdę głęboko wzruszony, naprawdę. Mieliśmy tu okazję oczywiście rozmawiać z panem Adamem Radwanem, który również był członkiem tego zespołu. Natomiast tutaj mamy najmłodszego uczestnika prawie, ponieważ trzech nowych ludzi jest w tym zespole. Witamy pana Sebastiana Bogusza. Jak panu się grało z tymi doświadczonymi aktorami sceny? Doświadczenie tych aktorów jest ogromne. Po raz pierwszy występuję na tak bardzo dobrej scenie. Z powodu, że moi starsi koledzy są dość doświadczeni, mogłem nauczyć się od nich wielu nowych rzeczy. W szczególności tego, jak należy grać oraz tego, jak należy spoglądać prosto w kamerę. Dziękuję. Świetnie, dziękujemy. Tu mamy, możemy zaprosić, przepraszam pana, ale trzeba miejsce zwolnić. Zaprosimy pana Mariana. Panie Marianie, to jest
postać, która wzruszyła szczerze publiczność do łez. Wspaniały Maciuś Obrazalski, Zapominalski, lecz jak już widzimy, promiennie uśmiechalski. Panie Maciusiu, jak panu się grało znowu z tymi wspaniałymi aktorami tej sceny? Jeden moment był tylko zły. Ten pan, tak śmieszny. Na każdej próbie mnie rozśmieszał, przez to ja nie mogłem być zbyt źle. Wszystko było źle, wychodziło tak, że hej. No dzisiaj pan okazał wspaniałą siłę swoją, taką wewnętrzną, gdzie pan nawet nie parsknął śmiechem, spoglądając na tego pana. Tym jak panu się zdarzyło, gdy pan wychodził zza kraty? Czym to pan umotywuje? No te reflektory takie silne w oczy żarzyły, że... To tak łzy panu uciekły i dlatego tak to światło spowodowało. To było bardzo krytyczne, a po drugie, przed naszym występem tak się wyśmiałem, żebym się później śmiać chciał. Świetnie, dziękuję panu w takim razie za wywiad. I teraz porozmawiamy z gwiazdą, z kolejną gwiazdą tej sceny, pan Marcin Bąk. Proszę pana, jak pan się czuje w takiej świetnej roli gwiazdy? Po pierwsze nie Marcin Bąk, tylko Kapuśniak, to jest mój pseudonim. No przepraszam, zapomniałem podać pseudo artystycznego naszego świetnego gwiazdora. A więc nie byłem dzisiaj w szczytowej formie, gdyż mój kolega Marian, który się wypowiadał przed chwileczką, mój przedmówca, po prostu był tak rewelacyjnie dobry, że po prostu nie byłem w stanie powstrzymać śmiechu. Faktem, że grałem czarodzieja uśmiechu, ale nie powinienem się śmiać wewnętrznie, tylko zewnętrznie. Proszę pana, a jak pan się przygotowywał do tej roli? Widzieliśmy, że wyszedł pan trochę na takiego wariata, więc czy oprócz tego odwiedzał pan szpitale psychiatryczne? Nie, broń Boże, ja mam taką praktykę w domu. No, w takim razie dziękuję, nie zatrzymuję pana, na pewno czas pana goni. Do zobaczenia po następnych kolejnych spektaklach. Żegna się z wami niezrzeszona telewizja Kiki Elektronika. Jeszcze na moment, chwileczkę, malutkie wcięcie. Spotkaliśmy osobę niezwiązaną z zespołem Kika Elektronika, z którym przede wszystkim prowadziliśmy szerokie wywiady. Proszę państwa, tu oto jest pani Justyna. Pani Justyna jest niezwiązana, jest taką jakby osobą bezstronną. Może ona nam się wypowiedzi na tematy. Co pani sądzi o tym wielkim przedstawieniu naszych... Witamy znowu po kolejnym przedstawieniu i wracamy do rozpoczętej rozmowy z bezstronnym obserwatorem, panią Justyną. Panie Justyno, witamy panią po raz kolejny, więc chcielibyśmy wiedzieć jednak, co też pani, ale pani ładnie mruga tymi powiekami, co też pani sądzi o tym wszystkim, co się tutaj dzieje? Na temat ostatniego przedstawienia mogłyśmy powiedzieć? Jako, że ostatnio nie zdążyliśmy panią poprosić, poprosilibyśmy o wszystkie pani... To proszę o wszystkim chcę powiedzieć o ostatnim. Nie, bo ja rozmawiam z panem z kamerą. Tak. I mimo, że to jest mój powiat ten, to było tragiczne. Było tragiczne, ale było, że to fajne było poprzednie. No tak, pewnie, bo to była moja ulubiona klika i była. Właśnie, wróćmy do ulubionej pani Kiki. Co pani sądzi o tych pięknych gwiazdach tego zespołu, wspaniałych aktorach, którzy weszli już na sceny światowe? Mówię oczywiście o panu Wieczyle, o panu Bąku, temu panu... jak on się nazywa? Tamtemu panu Krzyśku właśnie. Co pani o nich sądzi? No, debiutanci byli zastraszająco skuteczni, a poza tym chciałam stwierdzić, że pani Dorota jest spanikowana, jak wygrać. Przepraszam, na chwilę. Czy pani jest spanikowana? Jak grają oni. Jak oni grają, czy pani jest spanikowana? Tak, bo wtedy myślę, kto zaniesie zastawki i skrzynię do szkoły. Dziękujemy za krótką chwilę, więc wracamy z powrotem do pani Justyny oczywiście. Nie, no przedtem z panią nie zdążyliśmy porozmawiać, więc teraz musimy panią pomęczyć. A co pani sądzi o tym przedstawieniu, które się było przed pani ulubionym zespołem Kiki Elektronika? Nie pamiętam, kto był. To była taka bajka o krasnalu. To była twarda góra. To była też twarda góra. No to
bajka była jak bajka. I się nie... Pani dyrektor nie ucisza, więc nie może powiedzieć, cenzura to nie wycięła. Piiip! Ciszej mam mówić o prawdzie, więc prawda jest okrutna. Dziękuję. Do powiedzenia, wróżka była za różowa. Dziękujemy pani Justynie za piękny z nami wywiad, udzielenie nam swoich filmów i refleksji. I tłumacznie zdobyliśmy pana, który się zajmował dźwiękiem i oprawą. Świetną to jego kolega, natomiast on przede wszystkim dźwiękiem się zajmował i całymi sprawami technicznymi. Jak panu się podoba tutaj organizacja tego wszystkiego? W ogóle się nie podoba. Czemu panu się to nie podoba? Nie wiem, czy pan był na górze przy sprzęcie. To znaczy przy braku sprzętu. Cóż więcej można powiedzieć, sprzęt nie istnieje, musieliśmy wszystko robić na naszym. Zresztą słyszymy dźwięki wydobywające się ze wzmacniacza, który tutaj pracuje. Przypominają one burze. Tak więc wszystko, co można powiedzieć na ten temat. Jednak pan się okazał. Dziękujemy państwu bardzo. Do zobaczenia na następnej przerwie. Po godzinach, nie wiem, za jakiś czas. Odwiedzamy teraz koleżanki pani opiekun z Połkika Elektronika i chcielibyśmy je spytać, co też sądzą o kolejnym przedstawieniu, które się odbyło. Przepraszam, że tak wejdę panią w zdanie, ale my tu chcieliśmy dowiedzieć się, jakie są pani wrażenia po tym kolejnym spektaklu. Świetne, bardzo mnie wzruszył ksiądz. Prawdziwie szlachetna postawa. Po prostu to było piękne. Fascynujące. Nie, no ja... Trudno tak wypowiadać, może trudno wypowiadać się bardzo krytyczne po prostu, a... No tutaj... Tak, tak, ludzie dorośli. Ludzie są świetni. I gratuluję im odwagi, i podziwiam ich za to, że zechcieli być na scenie, jak i w ogóle podziwiam wszystkich młodych ludzi. Hołk. Przeprowadzamy... jednak, jak nie państwo widzą, przeprowadzamy kolejny sondaż na temat najbliższego spektaklu, który się za chwilę odbędzie. I idziemy... I idziemy do tych pań, które przed chwilą opuściliśmy. Chcielibyśmy zadać jeszcze jedno pytanie. No, panie to taką jedyną grupką pozostają i dyskutują zawzięcie na temat wszystkich spektakli, więc my mamy takie zasadnicze pytanie. Co też panie sądzą o spektaklu, który się za chwilę odbędzie? O, jeszcze nie jest oczekiwania, że wreszcie coś zacznie się dziać ciekawego. No, bez przesady, ciekawie już było. No ja też nie wiem, chciałem uzyskać tę informację, może. Zdaje się do tego, żeśmy jeszcze nie widzieli nigdzie, ale recenzje, to znaczy już ktoś tam polecał, że to będzie coś fajnego. Wszystko bardzo fajne. Nie, mamy bajki. To jest taka literatura bogata i dogłębna, że po prostu zróżnicowanie repertuaru jest kapitalne. Mi się bardzo podoba, jak już powiedziałam, było to piękne. Tak, skończyłam. Świetnie, bardzo dziękujemy panią i już kończymy tą... Właśnie obserwujemy tutaj na holu organizatora tego imprezy naszej dzisiejszej, szefa tej szkoły, gdzie jesteśmy, zespołu szkół mechanicznej przy ulicy Subickiej we Wrocławiu. Jeśli nam się uda, postaramy dowiedzieć się. Jedno pytanie, jak to się organizuje, takie wielkie przedsięwzięcie? Szczerze mówiąc, ja bym postawił to samo pytanie. No przecież pan to robi, pan już ma pewne doświadczenie, więc pan wie. Nie, o doświadczeniu trudno mówić, ponieważ mówiąc szczerze, debiutuję w tej roli i jestem lekko mówiąc przerażony. Wolę robić spektakle niż przeglądy. Czemu? Nie, uchowaj Boże, jestem organizatorem, więc do mnie nie należy jak gdyby, no, sprawa oceny. Przerażony trudnościami, jakie pan napotkał? Nie, powiem uczciwie, że akurat w tej szkole spotkałem się z takim bardzo przychylnym, sympatycznym przyjęciem. Z tym tylko, że ja się w roli organizatora nie czuję najlepiej. Jednak woli pan robić, a nie. Ja. Tam jest najpiękniej za kulisami niż na sali. Świetnie, dziękujemy panu bardzo. To chyba na razie tyle z holu. Jak nam się uda złapać kogoś z jury, to zapytamy o wrażenia ogólne na temat tego, co obejrzeli do tej pory. Tu z holu właśnie członka jury. Proszę pana, jak pan odbiera to wszystko, co tu się dzieje, co ta młodzież dzisiaj tu wyprawia? Każde takie spotkanie jest bardzo wartościowe. A o poziomie dzisiejszego pokazu będzie oficjalny komunikat. Ja w tej chwili się nie mogę wypowiadać na ten temat. Za wcześnie.
poziom chyba jeszcze, no na to jest za wcześnie, ale w ogóle o młodzieży, o podstawie, o tym, jak do tego podchodzą. To by trzeba zapytać samą młodzież, jak ona do tego podchodzi, jeśli chodzi o odbiorców. Natomiast jeśli chodzi o wykonawców, podejrzewam, że ci, którzy biorą udział, stale niezmiennie w ten sam sposób. Jedni albo są za, a drudzy tylko demonstrują, że muszą wykonywać czyjeś polecenie. Więc ci, którzy są za, potrzeby serca występują w takim przedsięwzięciu teatralnym, są bardziej wiarygodni, są żywsi, są bardziej do zjedzenia. Świetnie, dziękuję Pana. Mam nadzieję, że spotkamy się po już wszystkim, kiedy Pan będzie mógł tam cokolwiek więcej powiedzieć. Dziękujemy, to tyle z polu, wracamy z powrotem na salę. Bardzo, bardzo. Sprawa się. Nie, tak? Teraz możemy zrobić znowu. Tak, o. Witamy nowego króla elekta. Mariusza Schulza. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Mamy do Pana kilka pytań związanych z Pańską funkcją państwową. Pierwsze pytanie brzmi, jaką ilością głosów Pan wygrał te wybory? No ja jako król wygrałem przerażającą, miażdżącą większością głosów. Oczywiście było ich 50% i 30%. Kto na Pana głosował? Podejrzewam, że wszyscy moi zwolennicy, bo... Ale wie pan co, pan jest bezczelny. Ja tu, mój elektorat jest taki szeroki, proszę spojrzeć tylko na tą salę. Nie wiem, prosimy o spojrzenie na salę. To jest elektorat, który został po przeglądzie. Właściwie jeszcze w trakcie przeglądu. Dobrze, następne pytanie brzmi, ile pan ma lat? Ja jako król mam już 13 lat. O w mordę, czy to nie jest za dużo jak na rolę takiego króla? No nie, podejrzewam, że ja jeszcze jestem bardzo młodym królem, wie pan? Ponieważ zdarzają się królowie, którzy mają ich 130 lat. Czy tacy jeszcze żyją? Nie, tacy już nie żyją, ale zdarzają się. No na przykład łopie takie żyją, nie? No właśnie, czy liczą im się lata? Od urodzenia, tak cały czas? Następne pytanie brzmi, jaką rolę pan następnie będzie obsadzał? No ja nie wiem, król to tak następny, cesarz, bo to jest tak trochę wyżej niż król. A następnie? Nie, no wie pan, do roli pana Boga, to nie wiem. Czy będzie wielki upadek? Oto pytanie, które pozostanie bez odpowiedzi. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, Darek, uwaga, masz król, poczęstuj się. Darek dalej kręci. I śpiewam baranim głosem. Baraniałem. I znowu nas kręci. No bo nie, teraz nie będę ziewać. Ona teraz nie będzie ziewać. Od jakie uparte, no. Jak każdy z nas. Ania się patrzy i pije herbatę, Tomek jest zasłuchany, Kraszan podrywa Justynę, Kapuśniak pije herbatę, a ja chrupam. Masz żonę, że ja chrupam.